No witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w trzecim wydaniu Mobile XE, a dzisiaj co? Oczywiście chciałbym skupić się na grach wieloosobowych, grach towarzyskich, które możecie wykorzystać wspólnie do grania z rodziną, do grania na imprezach, no i do innych różnych tego typu rzeczy. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, chciałbym wam podziękować przede wszystkim za to, że komentujecie, że oglądacie moje filmy, że wypytujecie o te aplikacje, które zawarłem w poprzednich filmach. Ku mojemu zdziwieniu najbardziej taką popularną aplikacją było Traceo. No, myślałem, że to będzie na przykład Photomap, ale się zdziwiłem, ale to jest dobre zdziwienie, które wychodzi na plus. Dobra, nie będę już przedłużał tym swoim zbędnym gadaniem i po prostu przejdę do odcinka. Postacie Sherlocka Holmesa raczej nikomu przedstawiać nie muszę, ale trzeba stwierdzić fakt, iż serial oraz książka wywołują ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawód detektywa. Teraz, wspólnie ze znajomymi aplikacji Dark Stories, możecie połączyć siły i rozwiązywać tajemnicze historie. Tej aplikacji towarzyszy mroczny oraz enigmatyczny nastrój. W grze są dwie role: prowadzący oraz odgadywacze. Prowadzący czyta jedną z wybranych historii, a następnie patrzy na rozwiązanie, lecz nie ujawnia go odgadywaczom. Reszta osób zadaje pytania, na które prowadzący może odpowiedzieć tak lub nie. Z każdym pytaniem odgadywacze zyskują nową informację, aby móc ostatecznie rozwiązać zagadkę. Może się im to udać lub też nie. Znalezienie odpowiedniego tropu momentami staje się bardzo trudne, a czasami prawie niemożliwe. Jeżeli chcecie pobrać aplikację, to musicie nastawić się na długą, ale to długą rozgrywkę. W życiu dokonujemy wielu wyborów. Są to wybory łatwe, ale są też i takie, które zdecydowanie utrudniają nam podjęcie decyzji. W tym drugim kierunku brnie aplikacja Co być wola. Gra dla jednego gracza lub wieloosobowa rozgrywka połączona z absurdem oraz ekstremalnymi wyborami. Tak w skrócie mogę opisać tą aplikację. Dylemat przed dokonaniem odpowiedzi rośnie wraz z każdym nowym pytaniem. Jak wygląda gra wieloosobowa? Pierwszy gracz dostaje pytanie. Stara się na nie odpowiedzieć. Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, co zaznaczyła pierwsza osoba. Jeżeli ktoś odgadnie, dostaje punkt. Wracając do gry dla jednego gracza, można odblokować kolejne poziomy. Można tego dokonać poprzez odpowiadanie na różne pytania. Ponadto wyświetlają się procenty oraz liczba głosów dokonanych przez innych graczy. Aplikacja musiała się znaleźć w moim zestawieniu. Niektórzy mają talent wokalny, niektórzy mają talent taneczny, ale i znajdą się również osoby, które mają talent plastyczny. Niekoniecznie ten ostatni jest moją najlepszą stroną, mimo to potrafię się bardzo dobrze bez niego bawić. Oto Who Can't Draw. Bardzo szanuję twórców za pomysł stworzenia tej gry. Aplikacja przypomina mi strasznie głuchy telefon, lecz w formie rysowania. Każdy z graczy pełni w tej aplikacji określoną funkcję. Przedstawię, jak to wygląda w przypadku trzech graczy. Pierwszy wybiera kategorię, a następnie dostaje hasło, które musi narysować przez najbliższe 10 sekund. Kolejny gracz musi domyśleć się, co narysował poprzedni i naprowadzić trzeciego gracza do poprawnej odpowiedzi. Ostatnia osoba zgaduje, co narysowali partnerzy. Główną wadą w tej aplikacji jest brak języka polskiego, ale dla osób zapoznanych z językiem angielskim nie powinno być problemu z korzystaniem z tej gry. Spróbuj! Może uda Ci się zostać 10-sekundowym Pablem Picasso? Słowo sztućce można opisać w łatwy sposób. Chociażby takie przedmioty jak widelec, nóż czy łyżka kojarzą się z tym słowem. Ale co by było, gdybyś nie mógł użyć tych słów w opisie tego wyrazu? To zadanie wydaje się zdecydowanie trudniejsze. Jak trudne? Możesz się tego przekonać w aplikacji Tabu. W tej aplikacji staramy się rozwinąć naszą wyobraźnię do granic możliwości. Lecz trzeba to robić w rozważny i skuteczny sposób.
Gracze dzielą się na dwie ekipy. Następnie w ustawieniach zmieniają czas oraz limit punktów wymagany do odniesienia zwycięstwa. Celem gry jest odpowiednie naprowadzenie drugiej osoby do odgadnięcia hasła. Jest jednak jeden haczyk. Nie może ta osoba używać słów wymienionych na karcie. Za odgadnięcie hasła jest jeden punkt, natomiast błędna odpowiedź skutkuje ich utratą. Można parę razy pominąć daną kartę w celu uzyskania nowej. Nie może tego zabraknąć na waszej imprezie. Zaufaj mi. W przypadku kolejnej aplikacji użycie sformułowania użyj głowy ma dwa znaczenia. Dosłowne oraz przenośne. Znaczenie dosłowne oznacza wykorzystanie naszej głowy jako zewnętrznej części ciała. Znaczenie przenośne oznacza użycie naszego rozumu w celu rozwiązywania kolejnych zagadek. Oto aplikacja Czółko. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i łatwa w użyciu. Osoba trzymająca telefon wybiera kategorię, a następnie decyduje, w jaki sposób znajomi przedstawią mu dane zagadkowe hasło. Opowiadający mogą to zrobić w formie opowiadania lub pokazywania. W kategorii muzycznej istnieje również możliwość zaprezentowania określonych piosenek bądź artystów w postaci nucenia. Niestety, odblokowanych kategorii jest mało, lecz mimo to można się świetnie przy tym bawić. Aby odblokować ukryte kategorie, należy je kupić za prawdziwe pieniądze. W dostępnych kategoriach znajduje się multum haseł, dlatego Czółko jest skutecznym pochłaniaczem czasu na dobre parę godzin. Ludzie mają wiele tajemnic, lecz w większości przypadków i tak wychodzą one na jaw. Na jaw mogą również wyjść informacje, których wcześniej nie wiedzieliśmy o naszych znajomych. Oto przyznaj się. Podobnie jak Czółko, znajduje się tutaj podział na różne kategorie. Po wybraniu dla nas odpowiedniej, możemy wybrać, czy uwzględniamy w rozgrywce jakieś trunki, czy nie. Można również wybrać wersję 18+, ale jest to opcja dla prawdziwych hardkorów. Można w tą grę grać na różne sposoby. Można wskazać osobę, która najlepiej pasuje do określonego pytania, albo samemu przyznać się, że dana sytuacja pasuje do Was idealnie. W każdym z tych przypadków do wykonania jest określone zadanie. Niektóre czynności są proste do wykonania, lecz są też i takie, które wymagają wysiłku. Ciekawe. Śmiało mogę to polecić. Przyszedł czas na siódmą aplikację, a jak wiemy, siódemka to symbol szczęścia. Niestety jednak szczęście tutaj w zupełności nie wystarczy. Potrzebne są również i Wasze umiejętności. Oto 7 Second Challenge. Motywem przewodnim w tej produkcji są wyzwania oraz dobra zabawa. Celem gry jest wykonywanie różnych czynności w określonym limicie czasowym. W przypadku tej gry, jak sama nazwa wskazuje, jest to 7 sekund. W aplikacji dostępne są dwa tryby, klasyczny oraz drużynowy. W klasycznym gracze rywalizują w pojedynkę, natomiast w drużynowym mogą podzielić się na parę ekip i drużynowo rywalizować o zwycięstwo. Gra, mimo iż nie jest skomplikowana, dostarcza dużą dawkę frajdy. Na pewno w swoim życiu marzyłeś o tym, żeby zostać kimś innym, na przykład księdzem, kowbojem, czy nawet i wilkołakiem. Możesz to teraz zrobić w aplikacji Werewolf. Odpowiednik popularnej mafii znalazł swoje odzwierciedlenie w aplikacji na telefon. Aby zagrać wspólnie ze znajomymi, każdy z Was musi pobrać grę na swój telefon, a następnie zalogować się przy pomocy Google'a lub Facebooka. Na czym polega gra? W skrócie. Gracze starają się wyeliminować tego złego, a w przypadku tej gry jest to wilkołak. Metodą dedukcji, dyskusji oraz głosowania Ty oraz Twoi znajomi staracie się odkryć, kto wśród Was jest wilkołakiem. Gra oferuje również wiele innych ról, które przypisywane są losowo. W tym wypadku może być to na przykład mściciel, który wybiera gracza do zabicia po swojej śmierci. Na pierwszy rzut oka gra wydaje się być skomplikowana, lecz odrobina chęci oraz zapału szybko oswoi cię z tą grą.
No i to tyle. Kolejnych 8 aplikacji za nami. Na koniec jeszcze umieszczę Wam graficzkę w ramach przypomnienia wszystkich aplikacji, które dzisiaj poruszyliśmy. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, albo jeżeli byście chcieli, żebym poruszył jakieś aplikacje, to możecie śmiało to pisać w komentarzu lub do mnie na wiadomość prywatną, chętnie to rozważę. Na ten moment się żegnam. Do usłyszenia.